Szanowny Klaudia, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i jak widzicie mam przy sobie... Te wypala. I w dzisiejszym odcinku będziemy właśnie się na nim skupiać i na was oczywiście, ponieważ na Instagramie będę dawała ankiety. Różne historie z mojego życia, jakieś różne moje cechy, charakteru, upodobania, tego typu rzeczy. Będę dawała ankiety i będziemy sprawdzać jak mnie znacie. Na samym wstępie chciałabym zaprosić do subskrypcji, ponieważ jak widzicie tutaj na tych owych wykałaczkach jest przycisk subskrybuj i co musicie zrobić, żeby pojawić się tu? Tych ostatnich 5 subskrybentów. Już wam mówię, żeby się tam pojawić, co już teraz zniknęło i dawno sobie poszło, no musicie zrobić tak. I wtedy pojawicie się tu. Więc powodzenia Szymon z montażem. Bez przedłużania przechodzimy już do filmiku. Mam nadzieję, że okaże się, że mnie znacie, że chociaż troszeczkę mnie znacie, że mnie śledzicie. No i co? Lecimy. Siedzimy już sobie tutaj pięknie. Mam w notatniku zapisane, o ile się nie mylę, 11 propozycji, co by zadać, jakie pytania tego typu. Niektóre są odpowiedzi tak lub nie, niektóre jedna odpowiedź albo druga, a niektóre są po prostu historią, którą musicie stwierdzić, czy to prawda, czy fałsz, coś wam świta, czy nie. Dobra, także lecimy. Myślę, że pierwszą z historii... Będzie... O! W wieku 6 lat umiałam jeździć na... łyżwach czy deskorolce. Także lecimy, kochani, z pierwszym pytaniem. Pierwsze pytanie jest następujące. W wieku 6 lat umiałam jeździć na łyżwach czy deskorolce? Wybierajcie w ankiecie i później na sam koniec opowiem wam, czy dobrze wybraliście. Zadajemy ankietę. A czy Max dobrze odpowie? Łyżwy czy deskorolka? Łyżwy. A serio strzelałeś? Strzelałem. Ale dobrze. No deskorolce do teraz nie potrafię jeździć. Dobra. Także wstawiamy. Publikacja. Publikuj, dobra, ładuje. O, wstawiło się. W ogóle z tymi łyżwami śmieszna historia jest taka, że mój dziadek, którego serdecznie pozdrawiam, specjalnie mu pokażę ten film, uczył mnie jeździć na łyżwach, ale on nie potrafi do dziś. Wchodził ze mną ogromne lodowisko, miliony ludzi po prostu, wchodził w butach na lód, kiedy w butach się jest tak prosto wywalić, ale cóż, dawał radę dla mnie, dla swojej wnuczki 6-letniej, wchodził w tych butach, ja byłam w łyżwach i właśnie tak jakby najpierw przy bandzie, wiadomo, później troszeczkę odsunęliśmy, on się ode mnie odsuwał i takie, no chodź Klaudia do mnie, no chodź i w ogóle i dzięki niemu umiałam jeździć, kiedyś miałam tak dobrze jeździć na łyżwach, teraz już mniej, bo już tego nie praktykuję na bieżąco, ale jak miałam lodowisko pod domem, to jeździłam superancko. Tamto sobie muszę jak najbardziej usunąć, bo jak później wstawię dwa te same, to coś trochę przypał będzie oczywiście. Lecimy z kolejnym pytaniem. Myślę, że możemy zadać pytanie z moim ulubionym jedzeniem. I tutaj macie do wyboru sushi bądź KFC, zobaczymy co wybierzecie. Ja nie wiem czy wiecie, jeśli ktoś mnie śledzi na Instastory, to chyba odpowiedź jest oczywista, że kocham po prostu, kocham sushi. I zobaczymy, dobra. Hej kochani, także lecimy z drugim pytaniem. Co jest moim ulubionym jedzeniem? Sushi czy KFC? Jeśli ktoś mnie śledzi na bieżąco, to raczej nie będzie problemu z tego wyborem. Prawidłowe odpowiedzi oczywiście, więc wybieraj. Ja bym mogła jeść sushi codziennie. Mieliśmy taki okres, że chyba 4 razy w tygodniu u nas było sushi. Tak się nam wtedy przejadło, ale nie żałuję. Nawet w tym momencie bym je zjadł. Nawet jeśli siedząc na wannie, to chyba pierwszy raz widzicie taki widok. Więc lecimy już z trzecim pytaniem. Tamto tradycyjnie muszę usunąć. Tu i tu, dobra. Usunięte. 1, 2 czy 3? 3. Chodzę do liceum, albo mam nauczanie domowe. Dużo osób się właśnie interesuje tym nauczaniem domowym, więc jeśli jesteście ciekawi, to nagram o tym taki filmik, jak to się odbywa, jak to załatwiłam, tego typu rzeczy. Więc jeśli jesteście ciekawi i chcielibyście takie, to dajcie znać. Dobra, lecimy. Czyli jakie mam nauczanie? Okej, przychodzę już do was z trzecim pytaniem, mianowicie gdzie się uczę? Chodzę do liceum, czy mam nauczanie domowe? Wybierajcie tutaj w ankiecie i zobaczymy. My tu jesteśmy właśnie w trakcie nagrywania odcinka. Dzień dobry, proszę pana. Czemu mnie jakbyś w toalecie, mordo? Ty też musisz być pokazany, nie? Panie kamerzystą. Ja mam właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, nauczanie domowe, uczę się w domu, dlatego mam więcej czasu na nagrywanie siedząc na wannie. Lecimy dalej. Myślę, że teraz zadamy jedno z dziwnych pytań, jeśli ktoś sobie pomyśli, że kurczę, sprawdzę wiedzę, pytał takie banalne pytanie, ale jeśli mam być szczera, to nie do końca wszyscy wiedzą, ile ja mam lat, więc takie również pytanie zadamy. Do wyboru jest 18 i 16, wiadomo, na profilu to mam, ale ilekroć się mnie ktoś pyta, to właśnie mam w głowie takie, przecież mam na profilu w opisie, ale jak ktoś nie patrzy, to nie wie, zadamy właśnie takie pytanie, proszę bardzo. Kolejne pytanie jest takie, dla niektórych może być proste, dla niektórych trochę skomplikowane, jeśli ktoś mnie do końca nie zna. Ile mam lat? 16 czy 18? Głosujcie. Max, ile mam lat? 15, nie? No dodawaj się, publikowanie, ładowanie. Kolejne miejsce, które poszło, mamy już 4 generalnie pytania, lecimy w kolejne miejsce.
zadać kolejne pytanie. Okej, także teraz bierzemy pytanie, jakie rodzaje kolorów ostatnio uwielbiam? Chodzi tutaj właśnie o neony, bo chyba wszyscy zauważyli, że ty... No, ostatnio polubiłam te neony. Mamy do wyboru właśnie neony i pastele, wstawiamy to i zobaczymy, co sobie sądzicie. Pastele również lubię, ale ostatnio moja obsesja to... To owe neony, no, nie da się tego ukryć, także uwaga, uwaga. Kolejnym pytaniem, które wam zadam, tutaj mianowicie chodzi o rodzaj kolorów. Jakie ostatnio uwielbiam? Czy neony, czy może pastele? Wybierajcie. Jaki rodzaj kolorów ostatnio uwielbiam, tak? Uwielbiam. Neony. Neoi. Stawiło się neony czy pastele, wstawiamy, proszę bardzo. Ostatnio tak pokochałam neony i to chodzi o to między innymi pewnie, że weszło to w trendy, weszło to w modę, teraz w każdym sklepie nie znajdziesz czegoś, co nie jest neonowe. Może to chodzi też mniej więcej o to, aczkolwiek ja zawsze lubiłam neony, tylko... No, bądźmy szczerzy, zanim ten trend wszedł, bodajże, nie wiem, na początku lata, coś koło tego, zanim on wszedł, to każdy, kto wyszedł w takich barwach, to... Co za wieśniak! Ona się ubrała i tak dalej. Aktualnie bierzemy ostatnie z wszystkich zagadnień, że tak mogę ująć. Jest chyba takie najbardziej rozwinięte, bo po prostu będzie to historia, którą zaraz słownie opowiem widzom. Oczywiście jest to prawda, to już zaznaczam. I to chyba mówiłam tobie chyba na filmie jakimś nagrywaliśmy w grudniu. Podczas komunii, w wolnej chwili, poszliśmy na plac zabaw z dziadkami i wtedy sobie nogę przycięłam i to tak strasznie sobie przycięłam. Do teraz mam bliznę tutaj na kolanie. Tu jest. Do dzisiaj ją mam, więc teraz opowiadam wam historię. Więc teraz przyszła pora na opowiedzenie tych historii światu. Tym razem, kochani, robią się już lekkie schody, ponieważ aktualnie opowiadam wam historię. Słuchajcie się. Podczas komunii. Miałam sobie po prostu komunię, było wszystko super świetnie, ale postanowiłam sobie iść na plac zabaw właśnie z dziadkami. Dziadek mnie zabrał, żebym się troszeczkę pobawiła, bo wiadomo, goście, za dużo ludzi, takie małe bobo przytłaczają. No i poszliśmy sobie na ten plac zabaw. Później okazało się, że strasznie rozcięłam nogę. Ja tego nie czułam, dopiero się skapnęłam wieczorem, kiedy przebierałam już sukienkę. No i do dziś mam bliznę w pewnym miejscu mojego ciała. I teraz pytanie, czy jest to prawdziwa historia, czy nie. Jest to śmieszna dosyć historia, bo ja do dziś nie wiem, jak zrobiłam tą bliznę. Mam ją do dziś, chyba jak mam jakieś malutkie, to jej nie są widoczne. To jest moja najbardziej widoczna blizna, taka jedyna, taka duża. I do dziś właśnie nie wiem, czy na coś się nadziałam, czy gdzieś się poszarpałam, cokolwiek, bo z tego przypływu tych emocji z komunii, wiadomo, jakieś prezenty, goście, to wszystko... Nie wiem, ja mam taką chyba adrenalinę, że po prostu tego nie czułam. Chciałabym się kiedyś dowiedzieć. Także teraz zadamy pytanie odnośnie moich włosów. Jeśli ktoś mnie nie śledzi od bardzo dawna, bo fioletowe włosy miałam. Miałam fioletowe włosy. Jak? Ile miałam subskrypcji? Kurde. Z 2000, czyli to był około 2015-2016 rok. Wtedy miałam fioletowe włosy, więc ktoś na pewno pomyśli sobie, kurde, nie miałam fioletowych, ma różowe, nie miałam fioletowych, zagłosuję na fioletowe. A tu proszę bardzo, miałam. Także dobra, do wyboru. A nie, bo ja tutaj kiedyś też miałam coś tam. Ale nie taki typowy. Teraz pytanie odnośnie moich włosów. Jakiego koloru nigdy, przenigdy nie miałam na włosach? Fioletowego czy rudego? Wybierajcie, jestem ciekawa waszych odpowiedzi, bo tutaj jest malutki haczyk. Zobaczymy, jak wam pójdzie. Uwaga, uwaga. Jak sądzisz, ile będzie więcej? Na rudym czy fioletowym? Na rudym. Tak? Że nie miałam nigdy? A, to nie, że fioletowy. No, ja też sądzę, że jakiego koloru... Aha, ja to piszę w odpowiedzi, super. Fioletowego, rudego. Rudego. Sądzę, że na pewno powiedzą fioletowe, bo kurde, coś mi się nie wspomina, a rudy kiedyś mogłam mieć, nie? Bo to jest taki bardziej naturalny, że to tak ujmę, a bawię się kolorami od niedawna. Dobra, hops, hops, poleciało. Lecimy dalej. Zostały nam ostatnie już 4 pytania, więc teraz lecimy z czwartym od końca. Weźmiemy... O, dotyczące wakacji, bo wakacje się skończyły, szkoła się zaczęła, wszyscy rozpaczają, tak wiem. Pytanie odnośnie jest ostatnich wakacji, czyli mianowicie rok temu, 2018 roku, gdzie byłam? Czy w Grecji, czy w Hiszpanii? Mała podpowiedź, rok temu właśnie byłam w Hiszpanii na obozie, w tym roku w maju byłam w Grecji, więc jeśli ktoś pamięta, no ktoś tam była w Grecji, a nie pamięta dokładnie dat, to zapewne zaznaczy właśnie tamtą datę i nie wiem, czy... Wracamy niestety po mojej przerwie, ponieważ rozładowała nam się kamera, niestety. Oglądajcie film, ponieważ tam będzie okazja pomóc, żeby już nie było takiej sytuacji. Mianowicie wracając do pytań, gdzie byłam na wakacjach rok temu? Czy w Grecji, czy w Hiszpanii? Wybierajcie, zobaczymy, jak pamiętacie. Udostępnij z racji, że ten akumulator nie wiadomo ile pociągnie, bo został tylko chwileczkę podładowany, żeby tylko wytrzymać teraz. Podogrywka będzie za godzinę, to lecimy, już dodam wszystkie tutaj, nie przenosimy się w miejsca inne, żeby nie było za dużo harmideru. Okej, jak byłam mała, to koledze. To jest w ogóle śmieszna sytuacja i śmieszna historia. Byłam mała, byłam w przedszkolu, miałam
6 lat, w starszaczkach jest 6-latkiem, nie? Bo 7 lat to się idzie do podstawówki, nie? Tak czy nie? Nie wiem. On tam nie jest szkolny. I wtedy była taka zabawa, każdy się w parę dobierał, chłopczyk i dziewczynka, i się podnosiliśmy na zmianę. No i Klaudia oczywiście podniosła kolegę za jednym razem, za drugim, za piątym, a za którymś coś się rozproszyło i kolega, kiedy trzymała go w górze, poleciał na dół. Wziął sobie brodę całą, w ogóle ja się później tak stresowałam i się rozpłakałam. Bałam się do tego przyznać, że coś zrobiłam. I pamiętam na podwieczorku, to już było jakieś 3-4 godziny później po całej sytuacji. Tam tak pamiętam to do dziś, że był budyń na podwieczór taniliowy. No i postanowiłam się przyznać. Poszłam do pani kucharki, nie do mojej pani przedszkolanki, tylko poszłam do pani kucharki. Proszę panią, a co się stało, jeśli to ja... Jednym z ostatnich trzech już pytań jest pytanie. Byłam mała, odwaliłam niezłą akcję i teraz pytanie, czy podbiłam koledze oko, czy zbiłam mu brodę? Głosujcie, to jest w ogóle super historia. Wszystkiego dowiecie się na odcinku, a tutaj się w ogóle odbija lampa. Głosujcie. Ostatnim już pytaniem jednak jedno pomijamy, bo stwierdziliśmy w międzyczasie, że nie jest ono zbyt potrzebne. Ostatnim pytaniem jest, jakiego smaku słodyczy nie chcę jeść? Cytrusowych czy truskawkowych? Truskawkowe kocham, malinowe, borówkowe, wszystko takie po prostu uwielbiam. Chyba, że są cukierki z Grecji, to jedna wielka chemia i ta borówkowa to ble. Ale cytrusowych, nie wiadomo jakie to są cukierki, żelki czy cokolwiek. Żółte, pomarańczowe, czasami również zielone, jakoś... Są ostatnie, którymi bym zjadła. Zawsze lecę na jakieś niebieskie, różowe, czerwone, nie żółte. Po prostu na takie kolorowe, a te takie cytrusowe, które mi się kojarzą z cytryną, z pomarańczą, za czym nie przepadam, nie jem. Więc to już jest takie bonusowe, że tak to ujmę, pytanie. I jednak zostało nam ostatnie pytanie. Jest odnośnie cukierków, czyli słodyczy, czyli czegoś, co wszyscy uwielbiamy. Głosujcie, czy nie lubię jeść, nie lubię, zapamiętajcie to. Nie lubię jeść cytrynowych, czy nie lubię jeść truskawkowych. Jakich cytrynowych, cytrusowych. Czy nie lubisz cytrusowych, czy truskawkowych słodyczy? Głosujcie, odpowiedź jest bardzo ciekawa, kto też zobaczcie na odcinku. Ostatnie Instastory z piruetem, pajki ładny piruet, nie? Pięknie. Zostanę baleriną. W ogóle grejpfruta to ja nienawidzę, Max uwielbia, ja nienawidzę. Pomarańcza, mandarynki, jeszcze jestem w stanie zjeść cytrynę tam do herbaty, ale grejpfrutów nie tknę, nie ma takiej opcji. Także kochani, wszystkie Instastory wstawiliśmy, co trzeba było dograć, dograliśmy. Spotkamy się z jakąś godzinę, kiedy wszystkie ankiety będą mieć już fajne odpowiedzi, będzie można coś z tego wywnioskować, także do zobaczenia. Jesteśmy już po paru godzinach, skończyliśmy nagrywać o 18:00 i minęły... 3 godziny. Minęły 3 godziny. Jeśli miał być szczera, to nie zaglądałam tam, więc nie orientuję się mniej więcej, jakie są wyniki, czy ktoś gdzieś powiedział dobrze, czy źle, więc już sprawdzamy. Proszę Państwa. Pierwsze pytanie było to pytanie, czy w wieku 6 lat umiałam jeździć już na łyżwach, czy na deskorolce. Uwaga, uwaga. 59% dało na łyżwy, 40% na deskorolkę. Więc większość z Was 59% nie zna, ponieważ właśnie wygrały łyżwy. My zlecimy dalej. Najbardziej lubię jeść sushi czy KFC? Oczywiście, że sushi. I 63% dało dobrze. Też zgadliście, udało się Wam i upiekło. Takie są na jakiejś diecie, wszystko mogę odrzucić. A sushi jedyne, najbardziej boli. Dalej, gdzie się uczę? To mówiłam ostatnio nieraz. Mówiłam, że chodzę na domowe. Chodzę na domowe? Że jestem na domowym nauczaniu, że nie chodzę do liceum, aczkolwiek się pomyliliście. 55% nie zna mnie, ponieważ drugą odpowiedzią było liceum, a ja nigdy nie byłam w liceum, nawet przed nauczaniem domowym byłam w technikum. A 55% dało na liceum. Może w sumie dużo osób się nie spodziewa, wiecie. Ile mam lat? Wiesz, to jest przykre? Wszędzie brało udział maksymalnie jakieś 3,5 koła osób, w sensie na jednym głosowaniu ktoś. A tutaj na 18 5,5 tysięcy w 3 godzinki, na 16 dało 1000 osób, rozumiesz? 20% niecałe. 1000 osób dało na to, że mam 16 lat. Jaki rodzaj koloru uwielbiam? Uwaga, uwaga! Neony czy pastele? 80% neony, po moich ostatnich zdjęciach nie da się po prostu nie skapnąć. 4,5 tysiąca dało na neony i 1100 na pastele. Jestem dumna, że tak naprawdę na razie tylko nauczanie domowe nie trafili, więc jestem z Was dumna, że na razie z jednym się pomyliście. Lecimy dalej. Czy historia jest prawdziwa, którą opowiadałam? To była właśnie historia z komunią, na początku ją opowiadałam. Czy historia jest prawdziwa? 65% dało na tak i 2,5 tysiąca osób dało tylko. A 1400 na nie. Czyli były, wiesz, mało osób wiedziało, mało osób tutaj głosowało. Lecimy dalej. Jakiego koloru nigdy nie miałam? Gdzie włosy? Jakiego koloru włosów nigdy nie miałam? Rudego 70%, fioletowego 30%. I nie wiem, czy ja tutaj jakoś to podkreśliłam, czy co? Poczekajmy cię. Zdziwiłam się naprawdę, bo ja miałam w 2015. 4 lata temu miałam fioletowe włosy. Ale powiedziałeś, że jest haczyk, to od razu było do wyłapania. A rudy właśnie powstał w wyniku tej pomyłki, więc nie liczymy go. Chodziło o rudy jak najbardziej. Gdzie byłam rok temu na wakacjach? To nawet ja się odpowiedziałem.
63% na Grecję. Bo wszyscy wiedziałam. Wiem, co chodzi o teraz. Wiedziałam. No ale napisałam rok temu. No wiem, ale ludzie wiem, co chodzi o teraz. Wszyscy po prostu pamiętają, że byłam w Grecji, ale nie pamiętałem kiedy dokładnie, bo ja na przykład wiem, kiedy ja byłam, ale jak ktoś mi gdzieś mówi, że był tu, ja też nie pamiętam, gdzie ktoś był, więc tu byłam pewna, że się pomylą. Co zrobiłam koledze w przedszkolu, wzruszająca historia, również już wam ją opowiedziałam. Zbiłam brodę 38%, ty! W sumie no, podbicie oka koledze przypadkowo w przedszkolu jest bardziej prawdopodobne, nie? Jest. Bo żeby podbić oko, to nie trzeba dużo. Ja na przykład teraz się z Maxem Bruteką rzucaliśmy i trafiłam mu w oko i miał podbić. Nie, ostatnie pytanie. Jakich słodyczy nie chcę jeść? Cytrusowe czy truskawkowe? Co? W ogóle źle napisałam, bo napisałam truskawkowcy. Oczywiście, że wygrały cytrusowe. Bardzo dużo osób mnie z was zna, ja tego nigdzie nie kryję, że po prostu za cytrusami nie przepadam. Mandarynka, pomarańcza, cytryna. Grejpfrut. Ci zagłosowali poprawnie. Także no co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, że takie kooperacje z Instagrama, gdzie macie coś do wyboru, wam się podobają. Zapraszam was bardzo serdecznie na tutaj mój profil na Instagramie, ponieważ tutaj się będzie wszystko odbywać. Wszystkie jakieś filmiki, jakieś pranki, wasze reakcje, wszystko się odbywa na moim Instagramie. Więc jeśli chcecie kiedykolwiek, żeby wasz filmik był pokazany, żebyście się pokazali na moim odcinku, to wpadajcie. Tu. Tu wszędzie są moje Instagramy, nawet tu. Więc wpadajcie. No i co, ja jeszcze raz mam nadzieję, że wam się filmik podobał. Strzelcie łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że docenicie moją pracę. Strzelcie komentarz o treści, jeśli... O, mam pomysł. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu pizza. Napiszcie w komentarzu pizza. Wtedy będę wiedziała, że obejrzeliście cały filmik. Jeszcze raz do zobaczenia. No i cześć!